się. Blablabla. Hello! Zapraszamy na wieczorną wycieczkę skuterem po Hoian. Najpierw trzeba się przygotować, bo to niebezpieczne, a nic tak nie smakuje o zmierzchu jak zapachy i spaliny ze skutera. Przekręcamy naszego potwora. 50 cm pojemności. Okej. Okay. Jest. Okrążamy targ, żebyście zobaczyli, jak wygląda targ w Hoian. Akurat zbyt dużego ruchu nie ma, można się spokojnie przycisnąć. A poza tym, że są przyjacielsko nastawieni do turysty na skuterze, w sensie uważają, że jest większym zagrożeniem niż 5 turystów na rowerze. W związku z tym jakoś łatwo, o, jakby co, można potrąbić sobie, panie zejdą. Bardzo miło. No i zakręcamy, o, jeszcze rower jest problemem tutaj. I kręcimy tutaj. Pożegi to jest cudowny kraj, ludzie są przyjacielscy, wszyscy mówią dzień dobry, dziękuję, proszę, a kawę mają rewelacyjną. O, rozjedziemy panią, nie rozjedziemy, dobra, minęliśmy rower, przechodzimy na kolejny stopień, teraz musimy wyminąć rower, skuter, bardzo dobrze, teraz jeszcze dziecko, proszę bardzo, ogólnie rzecz biorąc, mieścimy się. Dochodzimy do 40 na godzinę na prostej. Rower. I tutaj wyjeżdżamy z miasta już. To znaczy, chciałbym powiedzieć, że skręcam w prawo, ponieważ migacz i tak nie działa, w związku z tym lepiej jak powiem. Dobry panią. O, worek jedzie, to my pojedziemy za workiem. Bardzo ładnie jedziemy. Dojedziemy do głównej, a na głównej już będzie luźniej, przynajmniej tak mi się wydaje. Tu jeszcze nie ma głównej. Tu już w zasadzie jest główna. Trzeba pamiętać, kto pierwszy dojeżdża do świateł. Dobra, ja byłem pierwszy. Bardzo dobrze. Świetnie. Pełen pod 50 cm sześciennych. Woohoo! Jak dojedziemy tutaj na zakręt, to już skręcamy do domu. I do świateł. Za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Światła się zmienią! Trzeba uważać na tych, którzy skręcają. Wyprzedzamy cały peleton. Będziemy pierwsi na wsi. Jeszcze tylko kawałeczek, w sensie 5. Łapiemy się na kolejne światła. Nie szybko, nie więcej niż 60 na godzinę. Proszę państwa, czerwony autobus, unikamy czerwonego autobusu. Czerwony autobus jest większy, o zero, o, światło się skończyły. No dobra, ale jak już jadę na czerwonym, to chyba szybciej powinienem przejechać. Pani Zmiotło, dzień dobry. Jezus Maria, myślałem, że miejscowa milicja za mną się nadziera. Ja to mam stres od tego jeżdżenia, skuterze zielona taksówka, nie chciałbym mieć zielonej farby na twarzy, jedziemy dalej. Doganiamy peleton. Więc że się czytamy opowieszczenia w nowym roku, oglądamy okolice. Pan sobie pali na skuterze. Na skuterze pali się dwa razy szybciej niż normalnie. Ale jeszcze dzisiaj przed południem widziałem gościa, który pisał, rozmawiał telefonem komórkowym na skuterze, a chwilę później zobaczyłem człowieka, który odbierał SMS-y, albo pisał SMS-y na skuterze. Dla mnie to obojętne i tak wygląda jak zagrożenie w ruchu publicznym. Normalnie jeżdżąca katastrofa. Duży biały, spadaj! Spadaj, nie będę za tobą jeździł. I tu się nie wcisnę. Jeszcze kawałeczek. Spadaj, duży biały. Smrodzisz strasznie. Może cię bokiem wezmę. Nie, bo tu turyści na rowerach. Dobra, turyści na rowerach, duży biały. Jeszcze kawałeczek, będzie można obejrzeć, co tam na polach rośnie. Dobrze. No i co ja teraz zrobię? No.
jest szerokopiętny, nie jedź środkiem. Bardzo dobrze jedziemy. Odpowiadamy znajomym na odtrąbienie. Mijamy kolejne hotele. I tu byśmy zakończyli nasze nagranie, tylko przystaniemy, żeby się rozłączyć. Że bardzo przystajemy. Przystajemy na tyłku rikszy, ale się udało tym razem.